Siemano, siemano, słuchajcie, witamy serdecznie na kanale Między Seriami. Dzisiaj odcinek, no dzisiaj, no, generalny odcinek jedzeniowy. Słuchajcie, wpadliśmy dzisiaj do Pasibusa, do manufaktury, bo jest burger, bułka, także tak. Owca, pączek, saker. Owca, pączek, saker i robór. Ciekawi jesteśmy, co wy żeście wymyślili, tym ludziom sprzedali. Także musimy to zjeść. Wiem już ile kalorii, wiem z czym to jest, wiem co to jest, także teraz tylko muszę zobaczyć, jak me podniebienie do tego podejdzie. I słuchajcie, dodajmy do tego jeszcze to, że to jest opcja sezonowa, nie ma tego burgera na stałe burger w karcie. Maja. Burger maja, tylko do końca maja można go spróbować. Tak. Także jeżeli odcinek jeszcze wyjdzie w maju, to macie okazję skoczyć do Pasibusa i spróbować burgera od WK. Ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie warto. Nie, no chyba będzie. No. Ja mam taką czutkę, że będzie. Dobra, podjeżdżamy, bo że nam w kolejkę się nikt nie ten. Podjeżdżamy pod, jak to się mówi, tablet, tak? Tablet, nie wiem, to KFC się nazywa, jak to się nazywa? Nie wiem, ale ważne, tablet, ale ważne, że jest to dobre. To jest teraz, jak to znaczy? Burgery. Burgery. Chyba, że tu gdzieś widać go. Nie. Zestaw dzik, jest. Zestaw dzik burger, podwójny. Ale podwójny. Przepraszam, podwójny dzik burger to są dwa te burgery? A podwójne mięso. To weźmy podwójnego czy normalnego? Zestaw. Czek, burgery. Dzik burger. Tak. Bohater Maja. Klikam. Jeden, pchnąłem do koszyka. Dobra, ty to obsługuj. Burgery. Dzik burger. Jestem z innych czasów. Ty, ale zestaw dzik burger podwójny. Ja nie chcę zestawu. No chyba wie pani co będziemy musieli, bo nie potrafimy sobie poradzić. No słuchajcie, takie wynalazki nie są dla nas, ale ja tam nie mogłem kliknąć tego, że było bez zestawu. Znaczy mi nie chodzi o to bez zestawu, bo jak ja naciskam burgera, to powinna wyskoczyć oferta sztuk ile? Tak. A tam mi wyskoczyło z frytkami czy bez? Czyli nam jeszcze frytki, naciągnąć nas na frytki chcieli. No na pies kurczaka to jest na pewno zdrowsze niż ta paniera, która się znajduje w grandarze. No w smaku nie ma paniery. Mi bardzo ten serek podchodzi. Ten ser sprawia to, że ten burger nie jest taki suchy, to się rozpływa w ustach. Ale moim zdaniem lepsza byłaby wersja z jednym kotletem tym drobiowym, z tego względu, że zabiera trochę smak, tak, z jedną pierwszą, bo zabiera trochę smaku pomidorku tego burka. Ale nie jest suchy, co w burgerze moim zdaniem jest kluczowe. Tym bardziej w burgerze, gdzie znajduje się pierś z kurczaka. Rozleciał mi się. Rozleciał mi się w rękach, muszę dokończyć go tak, jeść. Ale już prawie zjedzony. Porcja nie jest też mała, to nie ma co gadać, bo moim zdaniem idzie się tym najeść. Przede wszystkim jest co? Dobre. No jest dobre. Krzysztof, dobre? To jest bardzo, bardzo dobre. I teraz muszę jeść rękami. Ale... Powiem wam, że przepyszny ten burger i jest to oferta do końca maja, dlatego spieszy się spróbować, bo naprawdę warto. Delikatnie przygrillowana pierś z kurczaka, która jest soczysta, nie jest sucha. Bułka, która nie jest twarda i się kruszy, tylko jest fajna, mięciutka i... rozpływa się w ustach. Do tego zamiast posmarowania tą bułą majonezem, to jest fajny ten serek topiony. No i do tego wszystkiego ten ich ketchup z sosem barbecue, który jest troszeczkę ostry, ale nie za bardzo. Ogórek konserwowy, kapusta, cebula. Dodaje takiego smaku w tym burgerze. Zajebisty naprawdę burger. Chłopak, wyszło wam. Super. Wyszło wam super, to bez dwóch zdań. Ale człowiek, jak trzeba mu się przypierdolić, to powiem ci szczerze, ketchup z KFD jest troszeczkę lepszy, bardziej ostry. O. Gołąb przyszedł, zobaczcie, nawet gołębie się mnie nie boją. To dziwne, bo to podejrzewam, że jakby się zakręcił bliżej tego burgera, to jeszcze bym mógł zostać zjedzony. Nie no, powiem wam szczerze, że naprawdę chłopakom udał się burger. Też widzę, jeżdż już tak jak ja jadłem. Nie, bo wszystko rozpadło. Rozpadło się. No i 451 kalorii ma pojedyncze mięso. Podejrzewam, że podwójne może mieć koło... Myślę, że to nie więcej... 650? Nie, nawet nie. Podejrzewam, no to jest jeden kotlet drobiowy, więc... Myślę, że bez żadnej panierki dodajemy to do tego. Tak. Więc moim zdaniem to ma kosztować 600 kalorii, to jest maksymalnie. To... Dokładnie, tak. Zajebiste opcja dla sportowców, bo trzymasz sobie dietę, możesz sobie to fajnie w makro liczyć. Dokładnie. Bo są bardzo dobre makroskładniki, mało tłuszczu. I ten ogórek konserwowy dodał smak. Piklowany, zajebisty, no. 12 gram, białko 36 gram, węgle 49 gram. 451 kalorii pojedynczego. No myśmy wzięli podwójny, no to dojdzie troszkę białka, deko tłuszczu i nie wiem, czy z piersi, z kurczaka można też dodawać kalorie. Chyba nie ma, ma jakieś minimalne, więc... No mówię, to jakieś tam minimalne, więc... Nie, ale taka opcja prosportowa mocno fajna. Mocno fajna i powiem wam szczerze, że jak zrobią nie tylko go na majówkę, a dalej, dłużej, to będę... To co o WK można powiedzieć, że co by nie wypuszczali, to widać, że skupiałem się na tych produktach, tak. Na nią jakości, tak samo jak i właśnie energetyki. Jechaliśmy tutaj, no to żeśmy sobie myśleli, z tej restauracji, gdybym miał teraz opcję już i wiedzę, zjadł tego, to wracam się podejść.
Słuchaj, pytasz się, czy możemy to porównać z burgerem od Roberta Bonekki. Moim zdaniem są to całkowicie inne kanapki, bo Roberta jest wołowina. Dokładnie, chciałbym tutaj to samo powiedzieć. Nie da się porównać wołowiny do kurczaka. Są fani kurczaka, są fani wołowiny. Jeśli miałbym do wyboru, ja wybieram wołowinę. No ja to mam to samo, to też nie będę ukrywał. Ale generalnie są fani, którzy wybierają kurczaka, bo na przykład nie chcą jeść wołowego mięsa, czy wieprzowego, czy jeszcze nie, nawet tak jak jesteś na diecie, na przykład jak ja teraz gdzieś te kalorie na redukcję są, gdzieś te kalorie sobie liczę, to dla mnie lepszą opcją jest taki burger od WK, no bo jest mniej tłuszczu, mniej węgli i łatwiej sobie mogę go wliczyć, nie, w swoją tabelę kaloryczną, swoje zapotrzebowanie. Dokładnie, ale no generalnie wołowina z kurczakiem to tak jak porównać, nie wiem, wyciskanie do martwy ciąg, sumo do martwego ciągu klasycznego. To jest takie porównanie wołowiny do kurczaka. Czyli dla nas, chodzi Krzysztofowi o to, że dla nas strongmanów ciąg sumo jest niedopuszczalny. Tak samo nie chodzi o to, ale no, wielu ludzi na przykład porównuje, bo martwy ciąg. Tak. A martwy ciąg sumo, martwy ciąg klasyczny to są dwa różne ćwiczenia, których nijak nie da się porównać. To tak samo jak ktoś ci powie, wyciskamy na klatę. Jeden będzie wyciskał tak, a drugi tak. No i wiesz, no i kto zrobi większy wynik? No, no wiadomo, to dwa różne ćwiczenia, jak jeden trenuje to, będzie dobry w tym, to nie będzie dobry w tym. No tak jest. I tego się nie da porównać, dlatego ja nie będę w ogóle tego porównywał. Tak samo jak nie da się porównać wołowiny do kurczaka. Jeśli chodzi o kurczaka, to ten kurczak był dobry, nie był suchy, soczysty, tak jest, był mięciutki, był dobrze przygrillowany, był bez panierki, był fit, bułka była dobra. Jeśli chodzi o wołowinę, wołowina też powinna być miękka, rozpływać się w ustach, być soczysta, nie być sucha. I to tyle w temacie. No. Porównać tych dwóch rzeczy się nie da, bo generalnie są fani kurczaka i są fani wołowiny. Ja generalnie, gdy jem dużo wołowiny, to mam ochotę zjeść kurczaka. Gdy jem dużo kurczaka, już do niego patrzeć, bo posięgam po wołowinę. Najlepiej, żeby się o tym przekonać, słuchajcie, musicie wsiąść w samochód, przyjechać się do Roberta, do lokalu, spróbować i przyjechać tutaj do Pasibusa i w Pasibusie też spróbować, bo to, co my wam powtarzaliśmy na tym kanale, co się często w komentarzach śmiecie, że my wszystko oceniamy, że jest dobre. A to było dobre. Zazwyczaj jest dobre. Dla nas, żeby coś było niesmaczne, to naprawdę trzeba byłoby się postarać, co? To znaczy, zaproponowałeś mi dzisiaj test, którego wiem, że już będę kręcił nosem. Można dodać, że chłopaki też używali sosu zero do tego burgera, czasem sosu zero. Sam wiesz, jak smakują, miałeś okazję spróbować, a tutaj było czuć, kurczę, no, wyrazistość tego sosu, moim zdaniem był bardzo dobry. Dobry i lekko ostrawy. Chociaż będę się upierał, że ketchup z KFD jest lepszy, bo jest taki ostrzejszy, ja tak uwielbiam ten taką ostrość. Słuchaj, koszt burgera 41,99, z tym, że pamiętaj, że mieliśmy podwójne mięso tutaj. Podwójne mięso. Ten klasycznie kosztuje? Pamiętam 33 zł. 33 zł, tak. Wydaje mi się, że cena jest. Słuchaj, 41,99, 42 zł. Pamiętajmy, gdzie go jedliśmy i w jakim lokalu. Tak. Więc tutaj też koszty utrzymania takiego lokalu robią robotę. Wydaje mi się, że cena 40 zł w dzisiejszych czasach za obiad, którym się można najeść, bo takim burgerem możesz się najeść. Na obiad. I wartościowym burgerem przynajmniej. I wartościowym. To nie jest jakaś wywindowana cena. Smak moim zdaniem spokojnie 8,5. Lekko, jak nie 9. Jak nie 9. Bardzo dobry. Dobra, ze względu na sympatię do chłopaków, bo super ludzie, dajmy 9. Tak. Jeżeli chodzi o smak, oceniliśmy cena. 40 zł za burger i to 8. To nie była jakaś rewelacyjna, ale nie jest też jakaś tragiczna. No, 8 mi się wydaje, że jest 8 będzie sprawiedliwie. Adekwatna. Nie jest jakoś strasznie drogo, że stówę ten burger tak. I tak dalej. 4 dychy za burgera. Danie burgera od WK 9, nota 9. Chłopaki śmiało bardzo dobra. Możecie śmiało robić niesezonowo, ale możecie to gdzieś zapoczątkować w Warszawie i robić te burgery codziennie. Na pewno się klienci zjawią. Na pewno my też przyjedziemy. Zróbcie swoją budkę, lokal WK Mięcho, czy tam nie wiem. WK burger. Ale dobra, jakby był WK dziki, z dzika jakby były burgery. Wyobraź sobie. Znaczy dzik jako mięso jest suche. Ja lubię dzika. Dla mnie suchy. Ja jadłem dzika wiele razy i generalnie dzik był dla mnie suchy. Nie. Dla mnie najlepszym mięsem, jakie jadłem, to był jeleń, antylopa, koń jest bardzo dobry, akurat ta rolada, którą jadłem. Koń jest bardzo dobrym mięsem, ale najlepszym mięsem jest dziczyzna. I najlepszy, który jadłem, to był comber z jelenia. Był. Palce lizać. Miałem okazję się sprawdzić jeleń dobra, ale ja dzika też bardzo lubię. Kiełbasę z dzika jadłeś kiedyś? Jadłem. Rewelacja. Sucha. Mam zdaniem. Sucha. Bardzo dobra, sucha. Zabiorę cię kiedyś do mojego takiego znajomego kucharza, który jest jednym z lepszych kucharzy w Polsce. Zobaczysz, jak wygląda. To mam lepszy pomysł. Zabierzmy naszych widzów razem ze sobą i zróbmy z tego odcinek. No zrobimy. Także macie obiecane, jeszcze nie wiemy w jakim terminie, ale pojedziemy. Byście mieli stworzyć takiego burgera Strong Equipe albo burgera Strongmana, to co by się w nim znajdowało? Co by się w nim znajdowało? Potrójne mięso by musiało być to na pewno, bo to jest nieuniknione, mięcho. Że musi być wielkie. Przede wszystkim mięcho. Ja bym stawiał na mięcho. Bułka pszenna. Dobrej jakości wołowina. Sałata musi być. Sałata. Ogórek papryka. Ogórek piklowany. Cebula. Cebula też może być piklowana, tak jak to była u WK, bo bardzo dobra. Ogórek cebula. Na pewno sos zero.
duży, ale tak jak mówisz, sos zero, żeby te kalorie jeszcze tu przeoszczędzić troszeczkę. Sos zero i kurczę... I pomidorek, na ja bym więcej nie dawał, bo moim zdaniem przekombinowanie też nie jest dobrze. Czasami więcej nie znaczy lepiej. I to też ja bym, tyczy się strongmana. Generalnie ja bym się nie zastanawiał nad warzywami, nad sałatą, tylko nad, żeby był innowacyjny sposób przygotowania mięsa. Żeby to mięcho było jakoś specjalnie przygotowane pod tego burgera. W jaki sposób na przykład? Chłop to ręką rozbija, czy co? Nie wiem, to jest do zastanowienia. Belkę zrzuca na przykład na to ten... zastanowienie. Adam, ciężkie pytania zadajesz. Tak. Bo ja na przykład wiem z receptury mojej mamy, że samo mięso mielone, jak robiła na burgery, sama wołowina jest sucha. Dodawała jajo. Troszeczkę jajka, tak jak mówisz, ale też troszeczkę wieprzowiny. Dodawała. A to nie słyszałem. I wtedy to mięso, do tego cebuli jeszcze, i do tego to mięso było takie bardziej soczyste. Ty, ale to nie jest w ogóle głupi pomysł, żebyśmy może my sami kiedyś spróbowali zrobić takiego burgera. Nie ma problemu. I to mówi, słyszałem, że grilla masz. Ja grilla mam. To już wiem, gdzie robimy. Grilla mam. Tylko generalnie, ja mam jeszcze taką starą, przykręcaną do sołu maszynkę. Do mielenia mięsa? Do mielenia no nie, mięsa. No to trzeba to zrobić. Trzeba zmielić to mięso. To mam inny pomysł, to może zacząć od samego początku, byśmy się wybrali do lasu i gołymi rękami dzika upolowali na przykład. Powiem ci, to byłby kontent dopiero. Nie, ja z takiego polowanego dzika to nie, bo wiesz, dobrze wiesz, że dziki chorują na błośnicę. Jeśli by stwierdzili u dzika błośnicę, zjesz to mięso, już jesteś, masz wyrok. No podejrzewam, że raczej byśmy go z gołymi rękami nie powalczyli. To znaczy już masz wyrok. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale jak dzik będzie chory na błośnicę, to ty już masz wyrok i zjesz to mięso. Jak się grill sprawuje? No, słuchajcie, jak się sprawuje, no to zapraszam, trzeba to sprawdzić, a nie jak się sprawuje. Znaczy ja, nie to, że się nie lubię, czy ktoś bardzo się lubi i tak dalej, znam się kupę lat, ale ja wiem, jak się kończy imprezę u Ciebie, dlatego ja chwilowo bym się tam nie chciał wybierać. Znaczy ja obecnie jestem fanem piwa zero. Jakby ktoś się pytał, jestem fanem piwa zero. Doczytałem, że piwo zero najlepiej nawadnia. Moja kobieta wciąż też pije piwo zero. No, dobrze nawadnia to. Bo bardzo dobrze nawadnia i wolę to pić sobie tak jednodziennie cykam. Jednodziennie. Zero. Czy już w ogóle alkoholu zero? Do momentu startu zero. Ale ja zawsze miałem takie postanowienie. Jak się dowiedziałem na początku grudnia, jakie będą konkurencje na Arnold Strongman Classic w marcu, to Sylwester już był w domu. I to jest sportowe podejście. Tak, i tak niestety było w Strongmanie, że często się te imprezy się omijały, te rodzinne i tak dalej, no bo człowiek musiał się teraz też mam żelazne postanowienie. No słuchajcie, albo rybka, albo akwarium. No. Jeśli chcę jechać na Mistrzostwa Polski, no to ja muszę coś sobą reprezentować, tak? Więc. Muszę przykrócić pasa i... A chłopaki wiem, że się dopytują, przynajmniej mnie o Ciebie, jak tam treningi. Bo się boją. A tu jeszcze na między seriami żarcie wjeżdża coraz większe, także... Mówi to w głowie, bo przyznam się szczerze, nie sprawdzałem tego, więc możecie Wy to zweryfikować, taka jest prawda. Ja ale od tamtej pory właśnie mam takie... Ja przez pierwsze 7 miesięcy, przez pierwsze 7 miesięcy mojego początku w Strongmana jadłem pół kilo piersi z kurczaka na śniadanie torebka ryżu, pół kilo piersi z kurczaka na drugie śniadanie torebka ryżu, 800 czy 900 gram piersi z kurczaka plus półtorej torebki ryżu na obiad. Szedłem na trening i na wieczór jeszcze coś tam sobie dojadałem, typu nie wiem, dwie kanapki z ciemnym chlebem i tak dalej. I to wszystko jadłem dlatego, że kiedyś w takim czasopiśmie Kulturystyka i Fitness przeczytałem, co je Mariusz. A i tak wzorowałeś się na Mariusz. Ale później jak pojechałem do niego na trening, to wszystko to, co ja jadłem, okazało się, że je się inaczej. Czyli je się normalnie, tylko że więcej. Ja właśnie też, powiem Ci tak, nie wiedziałem, czy mam się odezwać Ciebie, tak słuchałem, jak opowiadasz o tej diecie, mówię, że Ty tak nigdy nie jadłeś. Mówię. Kiedyś tak jadłem. Ale może kiedyś, jak się kiedyś tak jadłem, a później pojechałem do niego na trening i zobaczyłem, co on je naprawdę. A Mariusz jest fanem Fanty. Fanem Fanty, Mirindy i Giętej. Czyli cienkiej kiełbachy. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami i do następnego odcinka. Trzymajcie się i zapewne smacznego, bo domyślam się, że jecie podczas odcinka. Na razie!